Końcówka roku to czas podsumowań, dlatego dzisiaj przyjrzymy się moim zdaniem trzem najciekawszym smartwatchom, które pojawiły się na rynku w 2022 roku. Skupimy się tutaj oczywiście na modelach od tych najbardziej popularnych producentów. I właśnie w rynku smartwatchów, w przeciwieństwie do rynku smartfonów, coś w tym roku się działo, no i jest generalnie o czym opowiedzieć, bo też te smartwatche obrały bardzo ciekawy kierunek, ale o tym opowiem za chwilę. A póki co pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić któryś z tych zegarków, o których opowiem, to możecie to zrobić z linków, które znajdują się w opisie tego filmu. Prowadzą one do odpowiednich kategorii na Allegro. Pierwszym modelem, o którym chciałem powiedzieć, jest oczywiście Apple Watch Ultra, czyli zegarek dla najbardziej aktywnych osób, które wchodzą na Kilimandżaro, które nie boją się spać w oceanie, które są regularnie tratowane przez zwierzęta i w przeciwieństwie do Jamesa Bonda mogłyby przeżyć wybuch całej wyspy, nawet gdyby same na siebie skierowały tę rakietę albo nawet rakiety. Więc dla osób najbardziej ekstremalnych, dla najbardziej aktywnych, dla osób, które robią dziennie setki tysięcy kroków i spalają tyle kalorii, że nie da się tego przejeść. A jak mają jechać z Warszawy do Portugalii, to nie samolotem, tylko rower biorą i rowerem tam cisną z całą rodziną na plecach, bo i ekologicznie, i też obciążenie się takie przyda. Tak to wygląda w teorii, a tak naprawdę z tym Apple Watchem Ultra jest, zresztą Wam mówiłem w filmie na temat tego zegarka, tutaj macie gdzieś kartę właśnie z tym filmem, że to jest taki zegarek w teorii dla najbardziej zaawansowanych użytkowników, a tak naprawdę jak patrzę, kto go kupił, no to osoby, które mają dużo pieniędzy i siedzą w ekosystemie Apple. Bo ja mijam ludzi w Warszawie, którzy mają te zegarki, znam ludzi, którzy mają te zegarki, no i w większości nie są to ekstremalni sportowcy, to są osoby, którym ten Apple Watch 7, 6, 5 jak najbardziej pasował i nie potrzebują tytanowej obudowy, nie potrzebują szafirowego szkła, nie potrzebują innych takich bajerów, typu, że ojej, zgubiłem się, zegarku, wyznacz mi trasę w drugą stronę, żebym z tego strasznego lasu pełnego wilków i niedźwiedzi wrócił do domu. To nie są ci ludzie, to są biznesmeni, youtuberzy, coache, generalnie ludzie niezbyt przydatni dla społeczeństwa, którzy mają za dużo pieniędzy i chcą je głupio wydać. Więc jeżeli jesteś jedną z takich osób i siedzisz w ekosystemie Apple'a, to zegarek Apple Watch Ultra jest jak najbardziej dla Ciebie. Chyba że faktycznie ekstremalnie uprawiasz sport i chcesz być też w tym ekosystemie Apple'a, bo chcesz nie tylko zegarek sportowy, ale też zegarek właśnie taki smartwatch typowy, no to też wtedy można z takiego zegarka jak najbardziej korzystać. A jeżeli chodzi o takie plusy dla normalnych użytkowników w Apple Watchu Ultra, to są dwa. I pierwszy to jest większy akumulator, który wystarcza nie na 18, tylko na 36 godzin. Great success. I do tego dodatkowy przycisk, który można dowolnie ustawić. W sensie możemy tam ustawić na przykład, żeby nam się trening zaczynał, po to, żeby nie grzebać w menu zegarka. I dla normalnych użytkowników to tyle. Dla ekstremalnych sportowców, których jest bardzo mało, też coś jest, a reszta to taka marketingowa otoczka dla ludzi, którzy chcą wydać na smartwatcha 5000 zł. Drugim zegarkiem, o którym warto opowiedzieć, jest Galaxy Watch 5 Pro. Dlaczego 5 Pro, a nie zwykły? No bo Galaxy Watch 5 zwykły od Galaxy Watch 4 różni się prawie niczym. Naprawdę miałem te dwa zegarki w rękach i nic tutaj prawie nie zmieniono, poza trochę większą baterią, a Galaxy Watch 5 Pro to zupełnie nowy zegarek. I gdybym miał powiedzieć bardzo krótko, co to jest taki Apple Watch Ultra, tylko dla smartfonów z Androidem, bo wiadomo, że Apple Watchy działają tylko z iPhone'ami, a z kolei od ponad roku Galaxy Watche działają tylko ze smartfonami z Androidem, z usługami Google'a, więc o tym też warto pamiętać. Tam Samsung z Google'em bardzo mocno się dogadali. No i co tu dużo mówić, jeżeli ktoś szuka zegarka z Wear OS, czyli z tym systemem od Google'a, który będzie najbardziej zaawansowany, wytrzymały i tak dalej, no to Galaxy Watch 5 Pro wydaje się bardzo dobrym wyborem.
mamy tutaj wszystkie funkcje, których potrzebujemy, mamy też bardzo mocną obudowę, prawdopodobnie tytanową, mamy szkło szafirowe, no generalnie, tak jak mówiłem, taki Apple Watch Ultra tylko dla iPhone'a, tylko nie mamy tutaj ceny 5000 zł, tylko zaledwie 2000 zł. Ostatnio widziałem w paru sklepach, zdziwiłem się bardzo mocno, bo na premierę ten zegarek kosztował z jakieś 500 zł więcej, ale już zaczął tanieć, więc nie jest to sprzęt tak ekskluzywny jak od Apple'a, więc jeżeli czujecie potrzebę, żeby wydać więcej pieniędzy na zegarek i macie smartfon z Androidem, no to na przykład będziecie musieli kupić sobie dwa takie zegarki, nosić jeden na jednej ręce, drugi na drugiej. Też pod względem czasu pracy odstaje od Apple'a, no bo Apple Watch Ultra 36 godzin, po co komu więcej, no a ten Galaxy Watch 5 Pro to nawet 3 dni ponad wytrzymuje, no i to dla wielu osób może być już za dużo, bo na przykład przez te parę dni można zapomnieć, gdzie jest ładowarka od zegarka i tak dalej. A tak już zupełnie na poważnie, no to jest po prostu najlepszy zegarek do smartfona z Androidem, też trochę dla osób bardziej wyczynowych, które potrzebują coś mocniejszego, najlepszego, ale jednocześnie z oprogramowaniem, które nie odstaje od innych zegarków. W sensie, że to nie będzie taki zegarek typowo dla sportowców, tylko bardzo dobry smartwatch z funkcjami sportowymi. Więc jeżeli macie wolne 2000 zł, szukacie jak najlepszego smartwatcha do smartfona z Androidem, to Galaxy Watch 5 Pro jest modelem, którym powinniście się zainteresować. Trzeci model z kolei jest skierowany dla ludzi takich jak ja w sumie, którzy czasami korzystają z iPhone'a, czasami ze smartfona z ekosystemem Google'a, czasami z jakiegoś Huawei'a. Generalnie no ja skaczę między tymi smartfonami, więc ja na co dzień korzystam z zegarków Huawei'a. Dlaczego to robię? No bo to jest jedyny ekosystem z tych dużych, który jeszcze pozostał otwarty. Samsung mówi tylko smartfony z Androidem, a najlepiej to Samsungi, bo jak nie Samsung, to nie mamy części funkcji. Apple mówi tylko Apple i reszta świata nie istnieje, a Huawei mówi, że no w sumie to i iPhone, i Android, i nasz smartfon z HMS-em, no te zegarki to działają w sumie wszędzie. Więc jeżeli zastanawiacie się, żeby zmienić swój smartfon z Androida na iPhone'a, z iPhone'a na Androida i tak dalej, no to moim zdaniem zegarek Huawei'a będzie najlepszy, bo wtedy będziecie mogli pozostać w tym samym ekosystemie zdrowotnym, zachować swoje statystyki i tak dalej, jednocześnie wymieniając po prostu smartfon. Co mogę powiedzieć jeszcze o zegarkach Huawei'a? Ja tutaj mam akurat model Huawei Watch GT 3, ale bardziej polecam GT 3 Pro, bo jest lepiej wykonany. Mają wszystko, czego potrzeba, jeżeli chodzi o funkcje sportowe. Mają bardzo fajne powiadomienia, animacje, mierzą puls, stres, sen itd., jak te wszystkie zegarki, ale czego nie robią? Nie można nimi płacić, bo na zegarkach Huawei'a, mimo że jest chip NFC, no to nie ma żadnej aplikacji do płatności zbliżeniowych. Powiedziałbym, że mam nadzieję, że to się niebawem zmieni, ale mówię to od kilku lat, więc teraz to już sam nie wiem. Mi generalnie tych płatności zbliżeniowych nie brakuje, bo jestem przyzwyczajony do płacenia smartfonem, ale jeżeli komuś na tym zależy, to warto o tym pamiętać. No i zegarki Huawei'a też relatywnie szybko tanieją, więc jeżeli szukacie zegarka na przykład dla kobiety, to ostatnio widziałem Huawei Watch GT 3 Pro za jakieś 1000 zł. 1000-1100. Sam kupiłem mojej mamie właśnie taki zegarek, mimo że on kosztował wcześniej prawie 2000 zł. I mamy tutaj naprawdę pełno różnych funkcji. Jeżeli chodzi o model męski GT 3 Pro, no to tutaj on jest droższy, bo jest też większy, 46 zamiast 42 mm. No i generalnie przez to jego cena jest wyższa i wynosi mniej niż 2000 zł, chyba za 1800 zł go ostatnio widziałem, więc tak naprawdę podsumowując już całość, dla każdego coś miłego, jeżeli chodzi o te najlepsze zegarki. Jeżeli używasz iPhone'a i jesteś przywiązany i zawsze będziesz z tym iPhone'em, szukasz najlepszego zegarka, no to jakiś Apple Watch, jak masz bardzo dużo pieniędzy lub ekstremalnie uprawiasz sport, to Apple Watch Ultra. Jeżeli masz smartfon z usługami Google'a, no i masz taką samą sytuację, najlepszy zegarek, wszystkie funkcje, najlepsza jakość, płatności i tak dalej, no to bierzesz Samsunga Galaxy Watch 5 Pro, a jeżeli zmieniasz te smartfony albo bierzesz pod uwagę możliwość zmiany ekosystemu i jednocześnie chcesz pozostać w jednym ekosystemie zdrowotnym i nie będzie Ci brakować płatności zbliżeniowych, no to zegarek Huawei. I moim zdaniem tak w wielkim skrócie można to podsumować.
I co? Napiszcie w komentarzach, jaki wy zegarek byście wybrali, gdybyście mieli wybrać taki najlepszy zegarek. Poza tym łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Cześć! A! I na Allegro wejdźcie, bo tam te wszystkie zegarki są, linki w opisie.